Proszę Państwa, witam Was w nowym moim filmie. Greta Thunberg znowu pojawiła się w Davos. Spotkali się, proszę Państwa, znowu najważniejsi ludzie związani z przedsiębiorczością. Światowe takie zebranie jest i Greta Thunberg włączyła się tam do dyskusji oczywiście i stwierdziła, że najważniejszą rzeczą jest oczywiście klimat i tutaj trzeba wszystko podporządkować klimatowi, zbierać pieniądze. Kazała, żeby zbierać pieniądze dla niej i dla ich organizacji i robić wszystko, aby chronić nas przed zagładą klimatyczną i że to, co do tej pory robimy, to jest dużo za mało, że ona i inne dzieci są strasznie zmartwione, że tak mało robi się w celu ochrony klimatu, że będzie coraz bardziej gorąco i ona nie chce, żeby tak było i prosi, aby więcej się zająć klimatem. A więc no, cały czas to samo, także Greta Thunberg no, nie zmieniła się zbyt wiele. Żeby nie powiedzieć, nie zmądrzała wcale. Proszę Państwa, Boris Johnson nie tyle jest zmartwiony klimatem, ile zmartwiony jest bardzo rozprzestrzeniającą się epidemią i proponuje, a więc nie tylko proponuje, ale chce wprowadzić lockdown na następne 6 miesięcy. Jeszcze 6 miesięcy, mówi, że to minimum, że wszystko musi jeszcze 6 miesięcy stać po to, żeby potem z tych gruzów zrobić coś nowego, proszę Państwa. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Tymczasem, proszę Państwa, niemieccy chłopi, czyli ci, którzy mają jakąś ziemię, a więc wszyscy, którzy są w sektorze związanym z żywnością, z produkcją jajek, z innych rzeczy, świń, protestują, wsiedli na swoje traktory. Kilkanaście tysięcy traktorów jest, proszę Państwa, jedzie w kierunku Berlina. Ci ludzie mają dość, wiedzą, że chcą ich tutaj, te nierządy niemieckie też uderzyć, też zlikwidować, też zglobalizować, wykupić wszystko od nich. Wszyscy ci, którzy mają małe gospodarstwa, są zagrożeni. Ciągle sprowadza się według nich za dużo rzeczy z innych krajów, a za mało dba się o tą gospodarkę rolniczą w Niemczech. Rolnicy są zdesperowani i wiedzą, że jeżeli dalej potrwa taka polityka, która uderza w nich, to niewielu przetrwa, niewielu, a wielu padnie niestety na twarz. I w tym kierunku to chyba wszystko się rozwija. Ta cała pandemia zdaje się, że ma jeden cel, doprowadzić do ruiny mniejsze gospodarstwa i mniejsze przedsiębiorstwa, proszę Państwa, i zrzucić winę oczywiście na pandemię. Na pandemię to będzie jeden wielki kryzys, to będzie jedna wielka plajta, a winna będzie oczywiście pandemia, nie rządy, które to preferują i które wiedzą, że ten reset, czyli upadek, musi kiedyś nastąpić. Proszę Państwa, Sebastian Pitoń ciągle ma nadzieję, że będzie mógł rozmawiać z panem Dudą. Mówi, że to będą pewnie poufne rozmowy, ale co najważniejsze, Sebastian Pitoń mówi, że ma pewną strategię wojenną, że jesteśmy w stanie wojny z rządem, że rząd jest tym rebeliantem i chce nas tutaj doprowadzić do upadku. Sebastian Pitoń mówi, że ma pewną strategię, jak postępować, aby ratować Polskę, ratować górali i ratować siebie. Także zobaczymy, co z tego się wyłoni. Miejmy nadzieję, a przynajmniej tak się wydaje. Ja obserwuję Pitonia już od wielu lat. On zajmował się strategiami militarnymi, jak walczyć, jak się toczyły te wszystkie wojny, które przeszły przez Europę. Także na pewno ma wiele doświadczenia, ale wie równie dobrze, że za Dudą stoją bardzo mocne siły, które będą chciały z niego zrobić kogoś, kto jest niewarty nawet rozmowy. Także zobaczymy, co się dalej będzie działo na froncie. Góralskie weto Duda i rząd polski. Trzymamy kciuki, że górale się tutaj jakoś dobrze przebiją i uzyskają coś dla nas, coś dla Polski, coś dla świata. Ta iskra może pójdzie właśnie z Podhala.
Następna wiadomość ze stanu Oregon, proszę Państwa, lewacy tam już planują takie nowe prawo, w którym będzie taka klauzula, że w stanie jakimś wojennym, w stanie specjalnym mają prawo zabrać ludziom prywatnym ich własność, proszę Państwa. A więc stan Oregon pokazuje to, co nas tutaj może czekać, że będą chcieli w stanie takim zagrożenia przejąć naszą własność. Państwo ma według tutaj to, co się dzieje w USA, w Oregon, ma prawo zabrać nam wszystko w stanie wojennym. Rząd angielski, proszę Państwa, też ma wspaniałe pomysły, a więc tu proponuje się, żeby codziennie każdy z obywateli Anglii ma zrobić sobie selfie, a więc zdjęcie, żeby pokazać, czy przypadkiem gdzieś dalej się nie oddalił od domu, a więc każdy będzie zobowiązany na swoim smartfonie zrobić sobie selfie i udokumentować, gdzie się znajduje. Także, proszę Państwa, coraz lepsze te przepisy wychodzą. Na koniec, proszę Państwa, chciałem wszystkich miłośników sportu jeszcze raz poinformować, że na Bałkanach, a więc na przykład w Bułgarii i Bośni, wszystko jest otwarte, proszę Państwa, wszystko otwarte, a więc tam górale nie dają się, tam jest trochę rząd też może trochę mądrzejszy, w każdym razie żadnego lockdownu tam nie ma, wszyscy jeżdżą, wszyscy są zdrowi i tak być powinno i miejmy nadzieję, że niebawem tak też w Polsce. No w Niemczech to boję się, że to szybko nie nastąpi, tutaj ta pani Merkel jest zbyt mocna, ale Polska powinna się obudzić i powinna wyjść na proszę Państwa, na górkę i zacząć jeździć i zacząć oddychać i zacząć myśleć. Życzę przyjemnego dnia.